Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od muzycznej propozycji. W otwartym klubie Browaru Zamkowego Cieszyn wystąpi w piątek 28 czerwca Marcelina. To wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Jesienią ubiegłego roku wydała 4. studyjny album Koniec Wakacji, który zaprezentuje właśnie w Browarze. Start godzina 20, impreza jest biletowana. W sobotę fani sportów walki z pewnością nie będą się nudzić. W hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej odbędzie się największa gala sportów walki Celtic Gladiator. W kilkunastu walkach wystąpią w stolicy Podbeskidzia zawodnicy światowej klasy. Pewny jest także udział sporej grupy fajterów z Bielska, między innymi Marty Waliczek czy Pawła Brandysa. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Wstęp na afterparty do klubu Klimat w cenie każdego biletu. Gala odbędzie się w sobotę, start godzina 18. Jeżeli ktoś woli trochę spokojniejsze klimaty, to polecamy w sobotę Zebrzydowice. Na Placu Zamkowym i w amfiteatrze przy zamku w najbliższy weekend sporo będzie się działo. W sobotę rozpoczynają się wianki. Impreza startuje o godzinie 18 występem zespołów. O godzinie 23.30 pokaz tańca z ogniem i korowód wiankowy. Kwadrans przed północą, wodowanie wianków. Punktualnie o północy pokaz sztucznych ogni. Impreza jest biletowana, wstęp to 10 zł. Z kolei w niedzielę o godzinie 15.30 rozpocznie się 14. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Mikrofon dla Wszystkich. O 17.00 ogłoszenie wyników, a o 20.00 gwiazdą tegorocznych wianków będzie zespół Bratanki. Tutaj wstęp wolny. A teraz przenosimy się do Brennej. Tam również w najbliższy weekend atrakcji nie zabraknie. W sobotę w Brennej, a w niedzielę w Ustroniu odbędzie się Chrześcijański Festiwal Nadziei. Muzyczną gwiazdą tej edycji będzie zespół Mateo. W programie oprócz koncertów, historie z życia wzięte, atrakcje dla najmłodszych, poczęstunek. Wstęp wolny, początek imprezy zarówno w sobotę, jak i w niedzielę to godzina 15.30. W sobotę nie zabraknie również tanecznej propozycji. W Wiśle rozpoczyna się 12-letni festiwal tańca. O godzinie 17.00 startuje korowód taneczny, godzinę później w tamtejszym amfiteatrze koncert galowy. Ciekawą propozycję na sobotni wieczór ma Brenna. W parku turystyki o godzinie 20.00 sporo muzycznych propozycji. Wystąpią m.in. kapela Maliniorze, Kotarzanie, orkiestra Grenia. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Turnioki. O północy pokaz sztucznych ogni. W najbliższy weekend poczujemy w Cieszynie zapach herbaty. Na Wzgórzu Zamkowym już od soboty sporo będzie się działo. W programie oczywiście w roli głównej herbata, ale nie zabraknie także spotkań, koncertów, strefy rodzinnej, jarmarku i warsztatów. Szczegółowy program na stronie organizatorów, warto się z nim zapoznać. Na koniec mamy dla Was sportową propozycję. W niedzielę w Brennej odbędzie się bieg z mapą. Start trasy indywidualnej godzina 11, pół godziny później wystartują drużyny. Dekoracje zwycięzców zaplanowano na godzinę 13. Przypominam, Brenniada już w niedzielę, szczegóły na stronie organizatorów. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy oczywiście do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.